Siemanko, z tej strony DR3 i chciałbym Wam przedstawić pomysł na tryb rozgrywki dla trzech drużyn w grze Heroes of the Storm. Taka rozgrywka składałaby się z dwóch etapów. Pierwszy etap byłaby to walka z bossem, który lądowałby wraz z platformą na środku mapy, gdzie łączą się trzy linie mid. Z tej przyczyny, że mamy trzy drużyny i są trzy linie. Więc lądowałaby tu taka platforma i na niej boss. W trakcie tego trybu mapa ogólnie poruszałaby się dookoła osi platformy i umożliwiała dystansowy atak bossa na każdą z baz oraz takich kampów, które występują na tej mapie zamiast kamiennego golema, tego dużego bossa, którego sobie przejmujemy. O tych kampach jeszcze powiem za chwilkę. Wracając do bossa. Boss byłby dość konkretny, silny, ponieważ wszystkie trzy drużyny musiałyby połączyć siły, aby pokonać go, no i nie oberwać za mocno od bossa w główne bazy. No i druga faza polegałaby na tym, że gdy już pokonany zostanie boss, znika platforma, jej miejsce zajmuje mechanizm łączący linie w taki sposób, że łączy dwie linie midowe i trzecią linię oddziela i sprawia, że stronnicy, którzy poruszają się po takiej linii, wchodzą do takiego tunelu, przechodzą pod ziemią i wychodzą takim wyjściem na taki krąg wokół całej mapy. I po okrążeniu tego kręgu z powrotem wracają na mida do swojej drużyny, tak. I tworzą taką większą falę. Ogólnie no, bazy są standardowe, tylko no, nie mam, jakby powiedzieć, w edytorze StarCrafta takich elementów, więc wykorzystałem niebieskie, to jest główny budynek, ten, którego musimy bronić, ten, który musimy zniszczyć wrogom. Większe znaczki takie, znaczy mniejsze od tego, ale większe od tych znaczki zergów, to są forty. Mamy po dwa na linii z jednej drużyny i oczywiście dwa na linii z drugiej drużyny. No i te małe to są oczywiście wieże. Tu mamy kampy, znaczy oznaczone są jako te budynki biologiczne czy coś. To są zwykłe kampy i mamy po dwa takie i jeszcze jeden. Ten to były bodajże ci stronnicy, gdzie są jest trzech rycerzy i jeden mag, a to byłyby te siege, czyli te większe golemy, które no, rzucają kamolami, rozwalają sobie mocniej budynki, więcej stronników. A i wracamy do tego. To, jak mówiłem, już zastępuje tego bossa, tego golema kamiennego i po prostu podchodziłoby się, przejmowało. Wtedy wypuszczałby taki budynek stronników nie raz, lecz no, po prostu puszczałby takie fale, tak jakby to był kolejny główny budynek. No i jak trafiłby w to oczywiście nasz boss z pierwszej fazy rozgrywki, to po prostu by przejął to i sprawiłoby to, że po prostu te sporki zaczęłyby atakować stronników i bohaterów na linii zarówno jednej drużyny, jak i drugiej. Co jeszcze mogę powiedzieć? No chyba już wszystko omówiłem. No, mapa z daleka prezentuje się tak. Próbowałem tu jakieś detale wrzucić, no ale nie jestem utalentowany zbytnio w takich, jak powiedzieć, sprawach, więc no wygląda to jak wygląda. Ogólnie, gdyby komuś się spodobał mój pomysł, prosiłbym o jakąś tam łapkę, udostępnienie czy coś takiego. I byłoby fajnie. No ogólnie baza jest, mid jest, bot jest i top jest. Każda drużyna posiada te linie. No i tyle. To do zobaczyska. Na razie.